Ambasador Polski w Czechach, a także pełnomocnik rządu do spraw dialogu z diasporą żydowską zostali odwołani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W mediach krytykowali działania polskiego rządu. Mirosław Jasiński, powołany w grudniu na ambasadora Polski w Czechach, w rozmowie z niemiecką gazetą stwierdził, że genezą sporu o kopalnię Turów jest brak empatii, zrozumienia i chęci podjęcia dialogu przez polską stronę. Na pewno takimi wypowiedziami nam nie pomaga. Ja liczę, że w czasie kolejnego spotkania, ono jest zaplanowane na dzisiaj, na 18 stycznia, z panią minister Hubaczkową będziemy w stanie dojść do porozumienia. Podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dyplomata za swoje słowa został odwołany. Trwa procedura wyboru jego następcy. Liczymy na to, że to stanowisko zostanie obsadzone jak najszybciej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało również o zwolnieniu pełnomocnika rządu do spraw dialogu z diasporą żydowską. Jarosław Nowak na łamach brytyjskiej gazety skrytykował działania polskiego rządu wobec środowisk żydowskich. To bardzo niebezpieczne, jeśli polscy dyplomaci nie bronią polskich interesów, zauważa ekspert do spraw międzynarodowych dr Bogusław Rogalski. To jest nie do przyjęcia i to jest niezrozumiałe, więc bez silnej dyplomacji, w której będą osadzeni prawdziwi patrioci, nie da zbudować się silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Tak ważnej w obecnej sytuacji geopolitycznej.